Jeśli synod w Amazonii zaproponuje wyświęcanie żonatych mężczyzn na kapłanów, to papież Franciszek prawdopodobnie to zaakceptuje, powiedział jakiś czas temu kardynał Kasper, główny autorytet teologiczny aktualnego pontyfikatu. Wprawdzie kardynał Baldis-Seri zaprzeczył, by synod miał służyć takim celom, jednak to zaprzeczenie bardziej jeszcze potwierdza, że sprawa celibatu stoi wysoko. Agendzie kościelnej polityki. Tak czytamy w artykule Tomasza Rowińskiego dla portalu PCH24.pl. Do artykułu, do całości artykułu serdecznie Państwa zachęcamy. Tutaj streścimy tylko najważniejsze tezy. Można się spodziewać, że za zmianą dyscypliny w sprawie celibatu, pisze Rowiński, będzie na jesiennym synodzie Kościół w Niemczech. Główna siła katolickiej antydestrukcji. Powód takiej postawy episkopatu z Zaodry jest łatwy do pojęcia. Liczba powołań do seminariów zbliża się w tym kraju do zera. W roku 2018 wyświęcono tam tylko 61 kapłanów. I dalej Rowiński cytuje więcej statystyk. Te dalsze statystyki mówią, że można zauważyć, że w dyskusji nad celibatem dominuje odwołanie się do tych, które mówią, że 41% brazylijskich księży żyje w związkach z kobietami lub innych, głoszących, że w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii ponad 70% katolików opowiada się za zniesieniem celibatu, a w Irlandii czy Niemczech już tylko co czwarty deklarujący się jako katolik chce zachowania dotychczasowej dyscypliny. Czy jednak socjologia i techniki zarządzania korporacją o charakterze religijnym mają być nową katolicką teologią i nowym życiem kościelnym? pyta słusznie Tomasz Rowiński w tle tych socjologicznych. Tropów mających rozmiękczyć do reszty katolickie myślenie o celibacie, stała przez lata opinia przywołująca fragment z listu świętego Pawła do Tymoteusza o tym, że biskup powinien być mężem jednej żony. Odwołania te nie są już dziś częste i tutaj jest taki paradoks, ponieważ wewnątrz samego modernistycznego dyskursu zostały poddane skutecznej w sensie oddziaływania historycznej i teologicznej krytyce. Także dlatego, że mająca protestanckie korzenie egzegeza biblijna doprowadziła całe pokolenia katolickich teologów do niewiary w teksty Pisma Świętego i w sens tradycji. Jedyne, co pozostało współczesnym modernistom, to celebrowanie Eucharystii jako rytu wspólnotowego, na którego czele stoi ktoś, kto bardziej jest przewodnikiem zgromadzenia niż kapłanem na wzór Melchizedeka.